Uwaga! Po obejrzeniu tego materiału możesz już nigdy więcej nie podjadać. I powiem Ci zaraz dlaczego. Zacznijmy od tego, że podjadanie w ciągu dnia powoduje to, że mamy nagły skok, nagły wyrzut insuliny. Więc godzinę, dwie godziny po takiej przekąsce chce nam się jeść. Jesteśmy wtedy głodni. I to powoduje to, że się po prostu przejadamy. Ale dlaczego ludzie podjadają? Dlaczego w ogóle chce nam się jeść? Czy to jest głód? No, po części tak jest. Gdy po prostu jesteśmy głodni, to wtedy będziemy jeść. To jest raczej logiczne. Ale jest wiele innych czynników, które mogą powodować to, że podjadamy. Jest to na przykład stres, niepokój czy nawet depresja. Ale również są to czynniki takie społeczne. Jeśli my idziemy do znajomych, którzy podjadają, to my również będziemy bardziej skłonni, żeby podjadać. Również to może być związane z tym, że mamy pod ręką jakąś przekąskę i po prostu z nudów będziemy podjadać, mimo tego, że nawet nie jesteśmy głodni. Podjadanie może być również spowodowane nawykiem. Jeśli my na przykład wielokrotnie podjadaliśmy jakąś przekąskę, no to nasz mózg może to zarejestrować właśnie jako nawyk i zapamięta to. Dlatego jeśli co wieczór podjadasz jakieś chipsy, no to może być zwiększone ryzyko tego, że mózg zarejestruje to jako taki wieczorny rytuał. I zawsze będziesz co wieczór potrzebowała chęci, by zjeść właśnie taką paczkę chipsów. Więc przed tym trzeba również się przestrzec. Tak było podobnie u mnie z nachosami. Kiedyś nie wyobrażałem sobie, by obejrzeć serial, film na Netflixie bez właśnie takiej paczki nachosów. Zawsze musiałam ją mieć pod ręką. No i nigdy nie kończyło się na tym, by zjeść jedną garść. Zawsze zjadałem całą paczkę właśnie tych nachosów. I to był wielki problem dla mnie, by z tym się po prostu uporać. Ale mam do Ciebie pytanie. Co jest gorsze dla Twojego zdrowia i dla Twojej sylwetki? Co powoduje to, że tyjemy? Czy to jest podjadanie, czy może śmieciowe jedzenie? Jeśli jesz w ciągu dnia wiele przekąsek, to zrób sobie pewien eksperyment. Załóż sobie, że zjadasz 3 posiłki w ciągu dnia. I nie musisz nawet patrzeć na jedzenie. Nie musisz nawet zbytnio dużo lepiej zdrowiej jeść. Wystarczy, że będziesz jadła te 3 posiłki. Jeśli masz jakieś przekąski, to wrzuć je po prostu do jakiegoś posiłku. Uwierz mi, że po jakimś czasie zauważysz pierwsze efekty. Ponieważ twierdzę, że gorsze dla naszego zdrowia jest podjadanie między posiłkami niż niezbilansowane i bogate w węglowodany żywienie. Jeśli jesz w ciągu dnia na przykład 3 posiłki oraz 3 przekąski, no to nie dajesz swojej trzustce chwili, by odpoczęła. Cały czas masz wysoki poziom insuliny. Ta właśnie trzustka nie może odpocząć oraz zresetować się. A to jest bardzo, bardzo niezdrowe dla Twojego organizmu. I te właśnie częste skoki insuliny we krwi powodują u nas właśnie w naszym organizmie insulinooporność. W skrócie, insulinooporność to stan, w którym trzustka wydziela ogromne ilości insuliny, a nasze receptory w naszych tkankach źle odbierają te sygnały. Powoduje to, że po prostu nasze tkanki są oporne na insulinę. Tej insuliny mamy za dużo w naszym organizmie. Dodatkowo insulinooporność powoduje zwiększoną glukoogenezę, czyli nasza wątroba wydziela większe ilości cukru. A w normalnych warunkach powinno być tak, że jeśli wydzielamy insulinę, no to ten proces glukoogenezy hamuje się. No ale w tym przypadku, gdy mamy insulinooporność, te sygnały, ta sieć sygnałów jest po prostu zaburzona. Dlatego często osoby chorujące na insulinooporność i przechodzące dopiero co na dietę ketogeniczną mogą doświadczyć czegoś takiego, że nadal mają podwyższony poziom cukru we krwi. I to jest właśnie związane z tym, że mają wzmożoną glukoogenezę. Przejdźmy do tego, co się dzieje, gdy mamy zbyt dużo insuliny we krwi. Masz pogorszoną pamięć oraz może pojawić się mgła mózgowa. Nie możesz się skupić oraz tracisz koncentrację. Może wystąpić rozdrażnienie, stany depresyjne oraz niepokój. Ryzyko raka wzrasta nawet dwukrotnie. Przybierasz na wadze, a zwłaszcza w odcinku brzusznym. I to może spowodować u Ciebie otyłość brzuszną. Zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu, nadciśnienia, cukrzycy oraz PCOS. Zbyt dużo insuliny w Twoim organizmie powoduje zwiększony głód. W Twoim organizmie mogą powstawać złogi amyloidowe, które z kolei mogą prowadzić nawet do choroby Alzheimera. Następuje stłuczenie wątroby w Twoim organizmie. Twoja wątroba nabiera coraz więcej tłuszczu i to może prowadzić do stłuczenia wątroby. No dobra, wiemy, że węglowodany powodują wyrzut insuliny oraz większe ilości białka. Natomiast jakie pokarmy nie powodują tego, że nasza insulina we krwi po prostu nie wzrasta? Są to tłuszcze oraz błonnik. Ale nie mówię tutaj o błonniku, który jest w węglowodanach, takich jak zboża. Tylko mówię tutaj o warzywach liściastych, zielonych, włóknistych. Ale trzeba pamiętać, że najważniejsze to eliminacja przekąsek
w naszym żywieniu, by ustabilizować poziom insuliny we krwi. Możesz na początku rzucić na przykład desery, które zjadasz, do posiłku. Wtedy już jesteś na dobrej drodze, by po prostu wyeliminować podjadanie. Bo już nie będziesz mieć na przykład 6 posiłków, a będziesz miała na przykład 3 główne posiłki. Po pierwsze, to zmniejszenie ilości węglowodanów w żywieniu, a zwiększenie ilości tłuszczy. Dzięki temu insulina nie będzie tak mocno wydzielana w Twoim organizmie oraz będziesz mieć mniejszą ochotę na podjadanie. Po drugie, to zwiększenie ilości błonnika w żywieniu. Wystarczy, że dodasz sobie do jakiegoś posiłku zieloną sałatkę. No i to pomoże Ci właśnie zwiększyć te ilości błonnika w ciągu dnia. Po trzecie, zacznij się ruszać. Wiele badań pokazuje to, że aktywność fizyczna, że spacery, że ruch pomaga właśnie walczyć z tą insulinoopornością. Nasze tkanki są bardziej wrażliwe na insulinę. I dzięki właśnie aktywności fizycznej możemy spalić ten cukier, który wytwarza nasza wątroba. Jeśli chodzi o suplementację, to możesz sobie wspomóc w taki sposób, by suplementować się magnezem, potasem, cynkiem, by jeść produkty, które są bogate w witaminę B1 oraz pomoże Ci również odpowiedni poziom witaminy D3. Często na pewno słyszycie, że osoby podjadają, bo się tłumaczą, że muszą utrzymać odpowiedni poziom cukru we krwi. Przekąska powoduje nagły wzrost właśnie tego poziomu cukru we krwi, a insulina bardzo gwałtowny spadek. No i to powoduje to, że jesteśmy właśnie w takiej niekończącej się pętli podjadania, bo podjadamy i nasz cukier po prostu wzrasta gwałtownie, później spada gwałtownie i znowu chce nam się jeść. Musimy niestety z tym przerwać, inaczej się nie da. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a pomoże to algorytmowi wypromować ten kanał. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz Młyński.